Zapewne nieraz spotkaliśmy się z opinią, która wmawia nam, mówi nam, że Maryja miała więcej dzieci niż Jezusa Chrystusa, swojego pierworodnego. Można by powiedzieć, i miała, i nie miała. Jezus był jej jedynym synem, pierworodnym synem. Takim bardzo mocnym wskazaniem na tę prawdę, którą Kościół od wieków głosił, jest właśnie opis dzisiejszej Ewangelii, testament Chrystusa z krzyża. Gdy Jezus Chrystus tuż przed swoją śmiercią swoją matkę zawierzył i powierzył umiłowanemu uczniowi, świętemu Janowi Ewangeliście. No bo przecież pozostałaby sama. Kto by miał się nią zaopiekować? Tak po ludzku Jezus Chrystus oddaje swoją matkę Janowi, by ten opiekował się nią, by o nią dbał. Dlatego właśnie możemy stwierdzić i powiedzieć, nie miała innych dzieci. To było jakby koniecznością. Natomiast gdy mówimy, że jednak inne dzieci ma Maryja, to właśnie w tym momencie, w tym testamencie Chrystusowym, bo Jezus powiedział do ucznia, oto matka twoja, ale do matki powiedział, oto syn twój. Jakby Maryja w tym momencie adoptowała Jana Ewangelistę, a razem z nim tych, których on reprezentuje, a więc cały Chrystusowy Kościół, a więc każdego z nas. Gdy jej jednorodzony syn umierał na krzyżu, rodził się ten adoptowany. Rodziły się te dzieci, i ty, i ja, i wszyscy, którzy do Kościoła Chrystusowego należymy. Jesteśmy jej dziećmi. Ona jest naszą matką. Wtedy, od Golgoty, na Golgocie, to się zaczęło.